Będziemy dzisiaj ćwiczyć na warsztatach technikę Human Microphone, która była używana przez ruch Occupy Wall Street. Ich zgromadzenie było w którymś momencie uznane za nielegalne i jako takie nie może się nagłaśniać. Technika ta wykorzystuje tylko i wyłącznie siłę ludzkiego głosu. Zakłada współpracę między demonstrującymi. Można przenosić wiadomości na duże odległości bez poruszania się, bez używania przedmiotów, które zaczynam? Zazwyczaj służą do amplifikowania ludzkiego głosu podczas demonstracji. Bardzo często na manifestacjach mamy do czynienia z jakimś mówcą, gościem, który zabiera głos we wspólnej sprawie. Ciągle prowadzi nas jakiś głos. Nawet często z obecnością nagłośnienia jest bardzo słabo słyszalny. Doświadczamy tego, będąc na demonstracjach, gdzie jedna osoba przemawia i słychać ją, ma pewien zasięg, nie wiem, stojąc w pewnej odległości, też pod pewnym kątem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć treści. Więc dzisiaj poćwiczymy takie proste rzeczy, jak emisja, jak dykcja, jak natężenie, siła głosu. Jakby zwrócimy też uwagę na to, że głos jest rzeczą niesamowicie relacyjną. Głos jest skierowany do kogoś w jakiejś bardzo konkretnej sprawie. Spróbujemy sprawdzić tę technikę w naszym małym gronie, a w przyszłości może uda się założyć taką grupę, która będzie przed manifestacjami spotykać się, rozgrzewać, działać w trakcie wydarzeń po to, żeby wszyscy uczestnicy słyszeli doskonale, co się dzieje na przykład na scenie, żeby znali hasła, które są skandowane, żeby je sobie przekazywać, żeby je też powtarzać, biorąc udział w manifestacji też głosem, głośno, podpisując się pod tymi hasłami. Osiągamy jakiś konsensus i gdzieś głęboko czuję, mam wrażenie, że możemy takimi praktykami, takimi technikami osiągnąć jakiś nowy rodzaj społecznego istnienia. Zapraszamy do laboratorium. Nawet w tych takich konfrontacjach, jakichś sprzeciwach, jakichś takich ustawkach, przekrzykując się nawzajem, cały czas okazywało się, że wszyscy mogą w tym być. Musisz sobie tak naprawdę poradzić sam, ja ci tego nie pokażę, nikt ci tego nie pokaże. Jak się tym głosem dzielić, jak sprawić, żeby debata publiczna była sprawna, rządziła się dobrymi zasadami. Chciałabym, aby wszystkie zwierzęta domowe żyły dłużej. Czasami nie wiem, a jeśli wiem, to nie powiem. Sprzeciwiam się zakazowi trzepania dywanów w niedzielę. Chciałabym nie musieć myśleć o emigracji. Piszmy to jako duży manifest. I chciałabym, żeby w moim mieście było więcej psów i kociej muzyki. Jeszcze raz. Chciałabym, żeby w moim mieście było więcej psów i kociej muzyki. Przywołałam tą alternatywną wizję ewolucji. To, że ten gatunek jest najsilniejszy, dobra, który próbuje teraz nawiązywać relacje spotkać i współpracować z innymi. I może też mówi się o takim zwrocie ku kobiecym jakościom, i nie mówię kobiecym, bo reprezentowane przez kobiety, ale kobiecym jakościom komunikacji. Właśnie to, że dajesz innym głos, dajesz innym przestrzeń, słuchasz, nie tylko nadajesz. Do tego też zmierzają te ćwiczenia, które ja pokazuję. To dawanie głosu jest jakimś takim krokiem dalej ponad to, że się zjawiamy w danym miejscu, co już jest darem, bo zjawiamy się o umówionej godzinie w umówionym miejscu, ale jeszcze okupujemy tą przestrzeń, nie tylko widzialnie, ale jeszcze dźwiękowo, głosowo. Widzę w tym duży potencjał protestu, potencjał rewolucyjny. To ciało, tak jak to! Warto się zmagać,
muszą się zmagać. Z brakiem dostępu. Do źródeł utrzymania. Przetrzebioną infrastrukturą. I potęgującą się prekarnością. Koniec komunikatu. Mamy czas, nie puścimy stąd was. Uwolnijcie sądy starszych władz. Uwolnijcie sądy z swoich obmierzłych łapiec. Uwolnijcie sądy starszych łapiec.